Witaj. Jak już wiesz, na podstawie skryptu prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonane bez polecenia lub na polecenie upoważnionej osoby. Może ona również wyznaczyć inne osoby, tak zwane osoby funkcyjne, które w zależności od potrzeb zajmą się pewnym wyodrębnionym rodzajem spraw. Są to koordynujący, dopuszczający, nadzorujący, kierownik robót oraz wykonawca robót, czyli brygadzista. Za chwilę przyjrzysz się ich obowiązkom. Koordynującego wyznacza się spośród pracowników ruchu elektrycznego, którzy posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne dozoru bądź kierownictwa w przypadku, gdy w zakładzie istnieje rozbudowany układ energetyczny wymagający dokonania wyłączenia przez różne osoby, a także gdy przygotowanie miejsca pracy wymaga decyzji różnych jednostek organizacyjnych. Koordynator odpowiada za skoordynowanie prac z ruchem urządzeń będących w posiadaniu różnych jednostek organizacyjnych, określenie niezbędnych czynności łączeniowych, wydanie zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy i rozpoczęcie robót, a także za zapisanie w dzienniku operacyjnym ustaleń. Dopuszczającego wyznacza się spośród pracowników ruchu elektrycznego, którzy posiadają zaświadczenie D lub E. Dopuszczający wyznaczony jest do przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia brygady do pracy. Do obowiązków dopuszczającego należy uzyskanie zgody na dokonanie czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy, przygotowanie miejsca pracy oraz zastosowanie właściwych środków zabezpieczających wykonanie pracy, wskazanie miejsca pracy brygadzie wykonującej, pouczenie brygady o warunkach i występujących niebezpieczeństwach, przekazanie miejsca pracy brygadzie wykonującej oraz dopuszczenie do pracy brygady wyznaczonej w poleceniu. Nadzorującego wyznacza się imiennie spośród pracowników, którzy posiadają zaświadczenie D lub E, gdy prace będą wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia przez zespół nieelektryków, np. prace ślusarskie, malarskie. Prace będą wykonywane przez osoby posiadające ważne zaświadczenia kwalifikacyjne, lecz nie są pracownikami tego zakładu, na terenie którego wykonują usługi, np. brygady zakładu energetycznego, oraz gdy kierujący zespołem uzna za konieczne wyznaczenie nadzorującego. Do obowiązków nadzorującego należy sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy, czuwanie nad bezpiecznym wykonaniem pracy, nadzór nad stosowaniem bezpiecznych metod pracy, a także niedopuszczenie do przekroczenia przez wykonawców wyznaczonych stref działania. Ponadto jako nadzorujący nie mogą brać udziału w pracy. Kierownika robót wyznacza się imiennie spośród pracowników posiadających zaświadczenie D lub E. Kierownika wyznacza się wówczas, gdy w obiekcie pracuje więcej niż jedna brygada na podstawie jednego polecenia pisemnego. Kierownik robót odpowiada za sprawdzenie zastosowania przez pracowników podległych brygad właściwych technicznych środków zapewniających bezpieczne wykonanie pracy, wyjaśnienie pracownikom warunków wykonania pracy, koordynację prac między brygadami, a także kontrolę przestrzegania w czasie pracy warunków BHP oraz stosowania właściwych zasad bezpieczeństwa pracy. Kierującego zespołem wyznacza się imiennie spośród pracowników posiadających zaświadczenie E w celu bezpośredniego kierowania zespołem pracowników. Liczbę pracowników w brygadzie określa poleceniodawca w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Najmniejsza brygada składa się z dwóch osób. W zespole mogą brać udział osoby pomocnicze i nieposiadające zaświadczeń kwalifikacyjnych pod warunkiem, że dla każdego pracownika pomocniczego przydzielony zostanie opiekun posiadający ważne zaświadczenie kwalifikacyjne. Nie zaleca się jednak, aby ilość pracowników pomocniczych przekroczyła 1/3 stanu osobowego brygady. Do obowiązków brygadzisty należy sprawdzenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych do wykonania pracy, omówienie z pracownikami brygady sposobu wykonania pracy i zasad jej bezpiecznego wykonania, sprawdzenie prawidłowości przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego oraz zapewnienie właściwych zasad BHP. Nadzór nad pracą wykonywaną przez pracowników zespołu, a także zapewnienie, aby wszyscy pracownicy stosowali właściwy sprzęt ochronny i odzież ochronną. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.